Cześć, witajcie w nowym roku, w nowym Szuszlubi, które będzie takie grudniowo-styczniowe, gdyż ze względu na Vlogmas nie zdążyłam nagrać go w grudniu. I przechodząc od razu do rzeczy, pierwsza rzecz, fenomenalne odkrycie, a właściwie nie odkrycie, bo jedna z Was mi poleciła chyba w mailu, o ile dobrze pamiętam, także dziękuję Ci bardzo, że do mnie napisałaś. Napisała do mnie dziewczyna i napisała, że jest taki serial, który się nazywa The Affair. Nie jestem pewna, jaki jest tytuł po polsku, znaczy jak został przetłumaczony, czy tak dosłownie, czy jakoś inaczej, ale postaram się Wam gdzieś wrzucić jakiś link albo trailer na dole. I napisała do mnie jedna z moich widzek i mówi, że wiesz co, jest taki serial i on jest, jeżeli Ci się podobała zaginiona dziewczyna, to być może spodobać się ten serial, bo on ma podobny sposób narracji, czyli jest on i jest ona i jakby historię, którą nam przedstawia reżyser, tak? Ta historia w każdym razie jest opowiadana przez dwóch narratorów, ją i jego, ze swojej perspektywy, więc rzeczywiście sposób narracji jest podobny, ale no po prostu serial jest fenomenalny. Serial jest o romansie, o zdradzie, o tym, że to nie jest wszystko takie jednoznaczne, że czasami zdrada to jest jakiś głupi wybryk i wiecie, po prostu tutaj nie napadajcie na mnie w komentarzach, nie mówię, że jakoś pochwalam zdradę, bo absolutnie nie. Ale właśnie ten serial opowiada o tym, że jesteśmy tylko ludźmi i czasami jest tak, że gdzieś po prostu w naszym życiu może zdarzyć się coś takiego, że ktoś, kto nigdy by się nie spodziewał, że zdradzi, zdradza. I czasami ta zdrada to jest tylko jakaś tam jednorazowa historia, czasami to jest tylko seks, dobry seks i ludzie się rozchodzą, a czasami ten seks okazuje się, że jest początkiem miłości, jest początkiem tak silnego uczucia, którego, no, od którego nie da się odejść. Z drugiej strony obaj bohaterowi, on i one są w związkach. W związkach, które mają dużo może jakichś ciężkich przeżyć ze sobą, ale związki są szczęśliwe, mają dobre te związki, a jednak okazuje się, że gdzieś tam wychodzą z tych swoich szczęśliwych, dobrych rodzin i gdzieś spotykają się. I bardzo zagmatwana historia, bardzo niejednoznaczna, taka, która stawia widza w takiej pozycji, żeby nie oceniać, nie rzucać takich pochopnych jakichś ocen, bo ja mam przynajmniej takie wrażenie, że ta historia stara się nam powiedzieć, nigdy nie oceniaj, bo nie wiesz, w jakim momencie życia ty się możesz znaleźć, tak? Tak mniej więcej. I tak jak mówię tutaj, żebyście jakoś mnie tutaj nie zaczęli linczować w komentarzach, że mówię, że zdrada jest fajna i tak dalej. Właśnie nie, ten serial pokazuje, jak to jest trudne dla wszystkich, którzy w tym uczestniczą, jak wielką każdy jakby z uczestników historii płaci cenę. I generalnie to jest taka dosyć trudna historia, ciężka. To właśnie, to nie jest takie haha, zdrada i już, jest fajnie i romans i w ogóle wiecie, jak Sex and the City, że w ogóle tutaj się bzykamy na boku, jest fajnie, tylko właśnie jakby cała ta anatomia tego, co przeżywają ci ludzie, wszyscy zaangażowani w to, jaką cenę im przyjdzie za to zapłacić i tak dalej, bardzo dużo emocji, bardzo dużo takich zwrotów akcji, niejednoznacznej historii, a cała jeszcze ta historia jakby tej zdrady jeszcze jest wplątana w jakąś sprawę kryminalną. Więc tylko tyle Wam powiem. Zaczyna się właśnie od romansu, a później się to gdzieś tam rozwija. I powiem Wam, że dawno żaden film, książka czy serial na tyle mnie nie poruszył, że naprawdę oglądając to później o tym myślałam, czekałam na następny odcinek, jakoś mega pasjonowałam się tą historią. Także gorąco Wam polecam, bardzo fajny serial i aktorka, która gra główną rolę, dostała teraz Złote Globy za... Przepraszam, ale mój telefon tam pika w tle. Dostała Złote Globy za najlepszą dla najlepszej aktorki, o. Dobra, druga rzecz, to będą w ogóle takie seriale nietypowe, których chyba sama bym nie wybrała. Drugi serial to Odkrycie Tomka i to jest Marco Polo. I jak usłyszałam Marco Polo tam na dworze tego kana mongolskiego cesarza i tak dalej, tak
Wiecie, jakoś tak, no nie wiem, nie miałam ochoty, szczerze mówiąc, tego oglądać, ale zaczęliśmy oglądać. Wow, po prostu, po pierwsze, bardzo lubię seriale, które są osadzone gdzieś tam w realiach historycznych, bo nawet jeżeli to nie jest, wiecie, jakiś tam głęboki, nie chodzi tutaj o przekazanie historii, to mimo wszystko oglądając serial poznajemy tą historię przy okazji, a szczerze mówiąc, no taka wczesna historia to nie jest jakaś moja mocna strona i nie kojarzę jakoś super tych wszystkich historycznych faktów. Także po pierwsze fajnie się to ogląda ze względu na historię, a druga rzecz, niesamowicie dopracowany serial pod względem kostiumów, wnętrz, charakteryzacji, strojów. No i sama historia Marco Polo jest bardzo ciekawa, tak? Tutaj zaczęłam czytać o tym i z tego, co czytałam, to historycy się kłócą, czy tak naprawdę on to rzeczywiście przeżył, czy może on sobie fantazjował, bo nie ma na to do końca potwierdzenia. W każdym razie serial jest mega, mega ciekawy. No tutaj nie będę wam więcej zdradzać. Zobaczcie sobie, naprawdę bardzo fajnie zrobiony serial, właśnie taka historia. Jeżeli bym miała wam powiedzieć, o czym to jest, no to dworu i tych wszystkich knowań, morderstw, romansów też, miłości, kto jest prawdziwym przyjacielem, kto jest wrogiem i tak dalej, wszystkie te knucia i spiski na dworze są tutaj pokazane. Gorąco wam polecam, też świetna, świetna rzecz, oglądaliśmy teraz jak byliśmy w górach i po prostu nie mogłam się doczekać kolejnego odcinka. I jeszcze, aha, film Zaginiona dziewczyna, gorąco wam polecam książkę nadal. Jeżeli nie czytaliście, nie macie ochoty czytać, to polecam wam bardzo film Zaginiona dziewczyna, bo naprawdę jest bardzo dobry. Słyszałam dużo takich negatywnych komentarzy, że jest kiepski i tak dalej. Wiadomo, nie jest tak dobry jak książka, bo rzadko się zdarza, żeby ekranizacja była lepsza niż książka. Bardzo rzadko się to zdarza. W tym przypadku jest dokładnie tak samo. Nie jest lepsza niż książka. Mimo to nadal to jest bardzo dobry film. Jakoś się zraziłam Benem Affleckiem, bo nie jestem jego wielką fanką, ale fajnie zagrał. Świetna rola aktorki, która zagrała Amy. Wydaje mi się, że to jest ta sama aktorka, która grała w Zemście. Tak mi się wydaje. Bardzo fajny film, jeżeli nie czytaliście książki, to możecie sobie zobaczyć. Ostatnio też właśnie byliśmy na kolacji ze znajomymi i bardzo dużo osób, też właśnie faceci, którzy myślałam, że powiedzą, że taki film, że nie spodoba im się, a i Tomkowi się podobało i właśnie na tej kolacji wszyscy mówili, że super, także zobaczcie sobie Zaginioną dziewczynę, a jak macie ochotę, to przeczytajcie książkę, bo jest lepsza, ale film też naprawdę wam polecam. A jeżeli czytałyście książkę, to nadal wam polecam ten film, bo mimo rzadko tak jest, że chce mi się oglądać film po przeczytaniu książki, ale tutaj byłam bardzo ciekawa, jak to właśnie wyjdzie w przekładzie filmowym i powiem wam, że bardzo fajnie się ogląda, nawet jeżeli znacie historię, no to wiadomo, że już nie jest to zakończenie takie zaskakujące, ale nadal film się bardzo fajnie ogląda, także wam polecam. I drugi film, który oglądaliśmy wczoraj, to jest Kamerdyner. Historia czarnego chłopca, który wychowywał się na polu bawełny, który później z tego pola bawełny, z plantacji bawełny, później on z tej plantacji ucieka, jego ojciec zostaje zastrzelony przez pana właściciela tej plantacji, gdyż w tamtych czasach biały człowiek mógł zastrzelić bez żadnych, zamordować bez żadnych konsekwencji czarnego. I później jego losy sprawiają, że zostaje kamerdynarem w Białym Domu i służy po kolei każdemu z prezydentów Stanów Zjednoczonych. I z jednej strony to jest właśnie historia takiego małego czarnego chłopca, który gdzieś tam właśnie z tej plantacji przechodzi do Białego Domu, ale nadal jednak jest służącym. I pokazane jest wraz z jego historią, z historią jego synów, którzy starają się walczyć o te prawa czarnych. On też na swój sposób, swoją drogą próbuje gdzieś tam walczyć o te prawa. I z jednej strony niesamowita historia człowieka, jego całej drogi życiowej i to po prostu niesamowite, jak dużą ilość cierpienia, upokorzenia,
musiał ten jeden człowiek znieść, a z drugiej strony w tle widzimy zmieniającą się historię Stanów Zjednoczonych i zmieniającą się historię i stosunek i prawa właśnie czarnych od tam chyba lat 20. do film kończy się w momencie, kiedy Barack Obama zostaje prezydentem. I jeszcze teraz zmiana na coś zupełnie w innym klimacie, coś totalnie lekkiego, łatwego. To jest książka, którą zaczęłam czytać kilka dni temu. To jest Kocham Nowy Jork i też kiedyś wy mi ją polecałyście. I to absolutnie nie jest jakieś, wiecie, super ambitne dzieło. To jest coś tak pomiędzy Sex and the City i, nie wiem, Dziennikiem Bridget Jones. Prawniczka przyjeżdża z Paryża do Nowego Jorku. Dużo markowych, drogich ciuchów, butów, szpilek, kariery, mężczyzn i tak dalej, i tak dalej. Taka, no, totalnie relaksująca, przyziemna lektura przed pójściem spać, jak chcecie się odstresować i poczytać coś takiego totalnie lekkiego, to jest właśnie taka lektura, tylko że właśnie fajnie, że to nie jest jakaś taka lektura dla nastolatek, ale taka, powiedziałam, że to jest taka lekka literatura dla kobiet, może dojrzałych to złe słowo, to dla dorosłych kobiet, o. Więc tak, jest jeszcze druga część, Kocham Paryż chyba, z tego co kojarzę. I powiem wam, że ja raz na jakiś czas mam ochotę sobie poczytać coś takiego totalnie właśnie, wiecie, babskiego, lekkiego, co po prostu mnie totalnie odstresuje przed snem, jak się kładę do łóżka. Chcę się wyłączyć i jakoś odciąć od tych wszystkich problemów i myśli, które mnie otaczają. I mam ochotę się zagłębić w jakąś taką totalnie luźną historię, no to ta powieść jest idealna, także jeżeli macie ochotę, jest zaskakująco, jest dobrze napisana albo dobrze przetłumaczona, bo też bardzo często tłumaczenia są kiepskie. Dobrze się to szybko czyta i nie jest jakaś taka strasznie infantylna ta książka. Więc jeżeli macie ochotę na coś takiego, to też to by było super na jakiś leżak, na wakacje, nad morzem, na plaży czy coś takiego, taka, wiecie, to jest ten typ lektury. Dobra, widzę, że już się rozgadałam, także to były moje typy. Jak macie jakieś seriale, które chcecie mi polecić, to piszcie koniecznie, bo już naprawdę mam wrażenie, że obejrzeliśmy wszystko, co się dało obejrzeć, więc a zawsze wy mi podrzucacie coś ciekawego, coś fajnego, także jak macie jakieś typy książkowe, filmowe czy serialowe, to piszcie pod spodem. No ja już uciekam. Dzięki serdecznie, trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa, pa. A pokażę wam jeszcze może moją fryzurę. Troszeczkę. Mam nadzieję, że to widać.